Hola. Okej, o tym, że mam na imię Hubert, a to jest kanał Hiszpania 360, mówiłem już w poprzedniej części tego spaceru, w trakcie której odwiedziliśmy już Puerta del Sol, Plaza Mayor i Plac Świętego Michała. Jeśli chcecie zacząć ten spacer od początku, kliknijcie w link, który pojawi się w prawym górnym rogu. Natomiast grupę, która zaliczyła już ze mną pierwszy etap spaceru, zabieram z miejsca, w którym się rozstaliśmy i ruszamy w dół Calle Mayor. Ostatnie spojrzenie na Plac Świętego Michała. Z daleka widać już kolejny punkt naszego spaceru. Musimy jeszcze tylko minąć kilka sklepików z turystyczną ofertą Typical Spanish. W dole ulicy znajdziemy też Geppetto, charakterystyczny sklep z drewnianymi zabawkami. By do niego dojść, trzeba jednak minąć jeszcze kilka kamieniczek oraz przejść przez Plaza de la Villa. To właśnie ona stanowiła serce dawnego Madrytu. W XV i XVI wieku wille przy placu zamieszkiwały rody Lujanes i Cisneros. Tu znajdziecie też najstarszy budynek miasta, w którym od XIX wieku spotykają się najwybitniejsze umysły hiszpańskiego życia społecznego należące do Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. Największy z pałaców znajduje się po prawej stronie placu i do 2007 roku mieścił ratusz miejski. To właśnie z Plaza de la Villa zaczynają swój bieg najstarsze ulice stolicy. My wracamy jednak na Calle Mayor. Przy następnym skrzyżowaniu w dole znajdziemy kościółek garnizonowy, a przy samej Calle Mayor niewielki posąg przedstawiający anioła. Kompozycja obu elementów sprawia, że wielu turystów przystaje tu, by zrobić ciekawe zdjęcie. Większość fotografów nie wie jednak, że anioł, którego widzicie za mną, to pozostałość czy pamiątka po kolejnym zamachu w Madrycie. I to zamachu na samego króla Alfonsa XIII, który w dodatku miał miejsce dokładnie w dniu jego ślubu, 31 maja 1906 roku. Zamachu tego dokonał Mateo Morral, kataloński anarchista, który rzucił bombę domowej roboty dokładnie z budynku, który znajduje się po przeciwnej stronie. Bomba ta odbiła się od jednego z elementów dekoracji i nie zaszkodziła ani królowi, ani jego wybrance. Natomiast zabiła lub ciężko raniła uczestników orszaku weselnego. Oczywiście Morral uciekł jeszcze z Madrytu, ale kilka dni później został złapany. No i tutaj do końca nie wiadomo, czy zginął w trakcie próby ucieczki, czy popełnił samobójstwo. Wersje są różne. Jedynej nie udowodniono. Natomiast sam przykład Morrala, jego osoby, to bardzo dobry punkt wyjścia do rozważań nad istotą samego anarchizmu XIX i początków XX wieku. Otóż Morral, wbrew temu, co mówiono o anarchistach tamtej epoki, nie był jakimś romantycznym psychopatą, nie był też jakąś jednostką zupełnie aspołeczną, wręcz przeciwnie, był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, mówił w kilku językach, wydawał książki, wydawał prasę, był bibliotekarzem. No oczywiście był w nim ten pierwiastek romantyczny wyzwolenia ludów spod tyranii korony i tronu, jednak no, trzeba to jego działanie troszeczkę też zracjonalizować. W tej epoce większość ludzi, takich prostych ludzi, wierzyła, że ci królowie faktycznie mają jakiś dar od Boga lub posiadają niebieską krew, i celem tych zamachów często było pokazanie tego, że ich krew też jest czerwona, że są takimi samymi śmiertelnikami i nie mają żadnego prawa do tego, żeby sprawować władzę nad innymi ludźmi, którzy faktycznie byli im równi, a jedynie przez nazwisko czy pochodzenie musieli się im podporządkowywać. Mniej więcej w miejscu, z którego zaatakował Morral, pod czerwonymi markizami znajduje się staroświecki bar i restauracja Casa Ciriaco. Na jednej ze ścian lokalu znajdziecie zdjęcie przedstawiające moment tuż po wybuchu bomby. Schodząc w dół, ulica rozszerza się, a ostatnim dużym budynkiem przy Calle Mayor jest pałac Consejo de Estado, rady doradczej państwa istniejącej od XVI wieku. Po drugiej stronie prostopadłej Calle Bailén widzimy już madrycką katedrę. Wcześniej warto wejść jeszcze na Viaducto de Segovia, znajdujący się po lewej stronie. Budowla ta również posiada swoją czarną legendę.
Choć jest to trzeci wiadukt w tym miejscu, zarówno on, jak i poprzednie konstrukcje zyskały sobie miano mostu samobójców. Właśnie z tego powodu w latach 90. XX wieku zainstalowano tu szklane ekrany. Mroczną historię rekompensuje widok na Casa de Campo, dawne królewskie tereny łowieckie. Z drugiej strony podziwiać można sylwetki zabudowań starego Madrytu. Wracając do samej katedry, jest ona dość specyficzna. Jej neoklasycystyczne zdobienia postarzają wygląd budowli. Jednak wrota katedry, na których odnajdziemy m.in. postać króla Juana Carlosa oraz Jana Pawła II, przypominają o tym, że świątynię konsekrowano dopiero w latach 90. Jeszcze większe zaskoczenie czeka nas po przekroczeniu progu katedry. Z neoklasycystyczną fasadą kontrastują surowe neogotyckie wnętrze i witraże, których harmonię zakłócają dość krzykliwe malowidła. W ociekającej złotem kaplicy znajdziemy figurę Birgen de Almudena, patronki katedry i całego miasta. Zgodnie z legendą miała ona przetrwać w ukryciu okres panowania muzułmanów i zostać cudownie odkryta wewnątrz murów miejskich już po rekonkwiście. Dużo bardziej zaskakujący jest jednak fakt, że wewnątrz katedry znajdziemy sieć Wi-Fi. Za jej pomocą możemy połączyć się m.in. z audioprzewodnikiem po katedrze. Całości tej niecodziennej układanki dopełnia neoromańska krypta, która znajduje się pod katedrą. Podobnie jak sama katedra, krypta zbudowana jest na planie krzyża. Jednak w przeciwieństwie do innych świątyń tego typu, jej oś przebiega z północy na południe. Tak, by współgrała ona ze stojącym obok pałacem królewskim. Właśnie dlatego, by móc podziwiać fasadę główną, należy przejść wzdłuż Calle Bailén w stronę dawnej rezydencji królów. Jeśli ktoś z Was zna mniej więcej hiszpański, to istnieje opcja alternatywna zwiedzania miasta. Nie trzeba wcale kupować przewodników, ani wynajmować przewodników. Można po prostu włóczyć się po starym mieście i tych okolicach zabytków, czytając tablice. Od lat 90. istnieją tablice, niestety tylko w języku hiszpańskim. One mają formę takiego rombu, widzicie go za moją głową. Ten kwadrat to nazwa ulicy, a nad nim jest rąb. I na przykład w tym przypadku informuje on o tym, że tu, gdzie dzisiaj wznosi się Pałac Królewski, który jest za mną, znajdowała się wcześniej jedna z bram w murach obronnych umocnionej twierdzy islamskiej. I takich ciekawostek rozsianych po całym mieście macie bardzo dużo. I warto zwracać uwagę właśnie na te charakterystyczne rąby, nawet jeśli idziecie z przewodnikiem albo macie przewodnik książkowy, ponieważ one bardzo często dodają informacje, o których nikt inny nie wspomina. Wracając do samego Palacio Real. Budowla, która przetrwała do naszych czasów, powstała w wieku XVIII, w miejscu dawnej twierdzy i późniejszego pałacu zniesionego tutaj przez Habsburgów. Ten spłonął w noc wigilijną roku 1734. Nowa siedziba królów powstawała przez 3 dekady, a następujący po sobie władcy sukcesywnie ją przebudowywali, tworząc w ten sposób jeden z największych pałaców zachodniej Europy. Jeśli będziecie w Madrycie dłużej niż jeden dzień, warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie wnętrz. Wśród nich znajdziecie m.in. królewską kolekcję zegarów, salę tronową oraz komnatę, w której podpisano akcesję Hiszpanii do Unii Europejskiej. Niestety, zdjęcia robić można jedynie przy głównych schodach pałacu. Jeśli zdecydujecie się go zwiedzić, nie zapomnijcie o kupnie biletów przez internet. W przeciwnym wypadku możecie stracić sporo czasu w kolejce. Jeżeli nie macie sił lub czasu, żeby zwiedzać jego wnętrza, pałac najlepiej podziwiać z Plaza de Oriente. Po drugiej stronie półkolistego placu znajdziecie XIX-wieczny Teatro Real, siedzibę madryckiej opery, również dostępną dla zwiedzających.
Ostatnim królem zamieszkującym Palacio Real był Alfons XIII, który opuścił Hiszpanię w roku 1931, dając początek II Republice. Pomimo oficjalnego statusu siedziby rodziny królewskiej, dziś pałac pełni jedynie funkcje reprezentacyjne. W przypałacowych ogrodach Sabatiniego często odbywają się koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Niezależnie od tego, czy miniecie park przechodząc dalej Calle Bailén, czy wyjdziecie z niego wyjściem północnym, traficie na Plaza de España, o której opowiadam w innym spacerze dostępnym na tym kanale. Dzięki za poświęconą uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer Wam się spodobał. Jeśli tak, każda Wasza łapka w górę zmotywuje mnie do przygotowania kolejnego materiału. Bardzo cieszą mnie też wszystkie komentarze. Jeśli macie jakieś wspomnienia lub pytania związane z miejscami, które dziś odwiedziliśmy, lub sami znacie na ich temat więcej ciekawostek, nie zapomnijcie podzielić się nimi pod filmikiem. Gracias i hasta la próxima.